Witam Was w nowym odcinku na tym kanale. Dzisiaj pokażę Wam takie codzienne obowiązki, co robię u kur. Więc tak, najpierw skoszę tutaj trawę. Tutaj na tym obszarze sobie już wykosiłem trochę. Tutaj dotąd. I potem pokażę Wam, jak będę dawał i jak kury bardzo uwielbiają tą trawę jeść. Więc widzimy się później. Widzicie, trawa tutaj była spora, miała tak 15 cm, nawet z 20, ponieważ padały deszcze niedawno, wreszcie deszcze padały i trawa odżyła wreszcie roślinność, ale już mam pełny kosz, już mam i muszę je wyrzucić, więc zaraz się widzimy. Teraz pokażę Wam, co się zrobi, jak się wali tą trawkę, świeżutka trawka. Proszę bardzo, kury ją uwielbiają. Koszajmy tak kosz dziennie mniej więcej, bo jak się skosi więcej, to one tego nie zjedzą, tylko rozgrzebią. A potem nie będą miały co jeść, jak nie będzie trawy. Tak więc, widzicie teraz, jak sobie tu trawę. A ja idę tam do środka teraz. Znaczy najpierw pójdę dokosić tam resztę, potem idę do środka. I im tam poogarniam w środku. Teraz korzystając z sytuacji, że jest tutaj mało kur, zatkałem to wejście im. Tak o kurach, jak chcę wyjść, to ją wypuszczę. A nie, to jest ta kwoka, co tu sobie kwoczę. Bo ja pewnie tylko zjeść. To teraz wezmę im tutaj pościele, bo jak widzicie, już trochę to jest nasypiły. Wyjąłem już sobie korytko i z wodą to. I zaraz przyniosę tutaj słomy i im pościele. Ja już sobie przyniosłem tutaj słomę, jak widać. Pościele im tutaj. I tutaj w gniazdach trochę, bo widać, że już mają brudno. Słyszę, że się tam dobijają już. Góry tam mój. Ale pościelę im teraz tutaj. I widzimy się już, jak będzie gotowe. Tak więc jak widać, już są tutaj wszędzie pościelone. Przyniosłem sobie tutaj. Będę musiał zaraz wody przynieść i nasypać ziarna. Tam już kury próbują się dostać. Te w gniazdach już pościeliłem. I mam tutaj na kurę szykowany chlebek. Taki. No bo naszyknięty wodą. I resztki jakieś. I teraz mi tutaj to rzucę sobie. I teraz je wpuszczę i będą sobie jadły. Tak więc ja już wpuszczam kury. Oprę tutaj o ścianę. I zobaczcie, jak kury dopadły do tego chleba. Teraz im tylko jeszcze zrzucę zboża. Pokażę Wam przy okazji, jak działa ten silosik. A tu mam nasypane zboża, ale Wam rzucę. O, widzicie, sobie leci stamtąd. Sobie teraz zastał, bo tutaj pełne wiadro. A tyle nie ma co im dawać. Ja tutaj mam sobie taki pojemniczek gdzieś. A, i zebrałem jajka, bo było dużo jajek. Musiałem je tam pójść jeść, żeby ich je przygnieść. Więc w tym odcinku to było na tyle. Pokażę Wam jeszcze tylko, jak sobie kury jedzą. I tym moim akcentem zakończę ten odcinek. To by było na tyle z codziennych obowiązków. Trzymajcie się, cześć!